Obecnie na scenę zapraszam pana profesora Bogdana Musiała, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej i członka Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wybitnego specjalisty, jeżeli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, ale równie wybitnego specjalisty w zakresie sowietologii, tak bym to nazwał, i również paktu Ribbentrop-Mołotow. Panie profesorze, zapraszamy już. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Przed chwilą, przed pierwszej sekcji tej konferencji panowie mówili o samym tym pakcie, jego skutkach i jego skutkach ogólnych, znaczy o jego skutkach dla Polski, nie tylko dla Polski, dla Europy. Ja bym chciał się zająć właśnie, bo to się tak wydało, w roku 1939 ten pakt Hitler-Stalin nie był taką samą przez się zrozumiałe. To było dla wielu ludzi, dla większości było zaskoczeniem dla opinii publicznej, tak samo dla Polski było ogromnym zaskoczeniem. I bardzo ciekawym jest, w jaki sposób w ogóle doszło do tego zbliżenia, jakie były mechanizmy, w jaki sposób udało się stronie niemieckiej, sowieckiej nawiązać ten kontakt, gdzie my wiemy, że od roku 1935 do 1938 roku między Związkiem Sowieckim a Niemcami, ówczesnymi Niemcami, była daleko posunięta taka nieufność. Nieufność i strona sowiecka oczywiście no, nie za bardzo ufała Berlinowi. A dzisiaj wiemy oczywiście, że jak Hitler podjął decyzję w kwietniu 1939 roku napaść na Polskę, stwierdził, że jednak konieczne jest, aby tą Polskę odizolować. A jak my wiemy, były wówczas rozmowy, toczyły się rozmowy Francji, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego, stworzenia paktu jakby do pokoju i aby kraje, które były zagrożone ekspansją, czyli zagrożone ekspansją zagrożone ze strony Niemiec, szczególnie Polska, by je, jakby je chronić. I tutaj oczywiście następuje, powiem, taki jakby przełom z punktu widzenia mówię Hitlera, ponieważ wówczas komisarzem ludowym do spraw zagranicznych był Maksym Litwinow. Maksym Litwinow, który był wówczas był właśnie komisarzem ludowym i on był zwolennikiem takiego zbliżenia francusko-brytyjskiego, sowieckiego, aby ten sojusz zawrzeć i żeby wspierać. To się Stalinowi nie spodobało, bardzo to skrytykował i 3 maja zdymisjonował Litwinowa. I Hitler oczywiście po tej informacji zrozumiał, znaczy on przyjął to jako sygnał gotowości do pertraktacji z Berlinem. Wysłał sygnał i od razu po 3 maja zaczęły się próby dyplomatycznego nawiązania kontaktu. Były to oczywiście, była ambasada przecież sowiecka w Berlinie i była ambasada niemiecka oczywiście w Moskwie. Tylko nieufność była taka duża, że przez te kanały dyplomatyczne nie doszło, powiedzmy, do zbliżenia. I w tym okresie, a czas naglił i strona niemiecka wiedziała, że przygotowując się do wojny, musiała jakby Polskę odizolować. I wtedy do akcji wkracza niejaki Ernst von Weizsäcker. Kto to był? Ernst von Weizsäcker był wówczas sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był drugim człowiekiem po Ribbentropie i on był jakby tą szarą eminencją, szarą eminencją może nie był. I on, ja może go zobaczę, bo też tutaj widać właśnie na zdjęciu, on jest w drugim rzędzie. Między Mussolinim a Hitlerem stoi 2 panów, to jest Ribbentrop i von Weizsäcker i pokazuje po prostu jego rolę. Czyli on nie był pierwszoplanowym, ale był jakby z drugiego rzędu i on przyjął na siebie, von Weizsäcker, podjął inicjatywę, żeby te kontakty nawiązać pozaprotokolarnie, czyli nie przez kanały czysto dyplomatyczne, tylko bardziej powiedzmy prywatny po części, no nie do końca, ale powiedzmy prywatny. I w jaki sposób to się stało? W ambasadzie niemieckiej w Moskwie pracował niejaki Gustav Hilger,
Gustav Hilger, pardon, gdzie jest tutaj? Tutaj jest w środku. Gustav Hilger, który się urodził w 1886 roku w Moskwie, tam się wychował, później studiował w Niemczech, czyli świetnie mówił po rosyjsku, znał kulturę rosyjską oczywiście, od lat 20. był w Moskwie. I on był radcą ambasady niemieckiej do spraw gospodarczych, do kontaktów gospodarczych. I ten Hilger miał bardzo dobre kontakty z niektórymi przywódcami sowieckimi, w szczególności z Mikojanem. Anastasy Mikojan, tutaj jest tutaj ten pan z lewej strony, który był wówczas komisarzem lądowym do spraw kontaktów, znaczy handlu zagranicznego, ale równocześnie też był zastępcą przewodniczącego Rady tych komisarzy ludowych, czyli była bardzo ważna funkcja i był jeden z najbardziej zaufanych ludzi Stalina, był oczywiście w biurze politycznym, czyli była jakby powiedzmy pewna prywatne kontakty, zaufane kontakty i wobec tych trudności nawiązania dyplomatycznych, tajnych rozmów, znaczy dyplomatycznych rozmów, Weizsäcker wysyła 31 bodajże, 31 maja telegram do Moskwy, do ambasady niemieckiej, aby Hilger nawiązał kontakt z Mikojanem. I to oczywiście pokazuje, oczywiście prywatnie, i Mikojan oczywiście, znaczy Hilger oczywiście to robi i dwa dni później, mówię 31 maja, dwa dni później Mikojan przyjmuje na rozmowę, przyjmuje Hilgera. Hilger już miał oczywiście dokładnie informacje, o co chodzi, ponieważ w maju był już w Berlinie, rozmawiał z Hitlerem, rozmawiał z Ribbentropem, z Weizsäckerem, był w ciągłym kontakcie. I Hilger usiłuje przekonać Mikojana, aby nawiązać kontakty gospodarcze, zacząć rozmowy. Oczywiście wychodziło tutaj bardziej, znaczy o tę umowę handlową. I aby Rosja, aby Moskwa przyjęła w Moskwie Kurta Schnure, który był też w ambasadzie niemieckiej odpowiedzialny za kontakty gospodarcze, aby zacząć rozmowę o traktacje handlowe, gospodarcze. Wtedy Mikołaj oczywiście powiedział OK, że musi porozmawiać oczywiście z szefem, ale powiedział, że warunki są konkretne i postawiono warunki, konkretne warunki stronie niemieckiej. Oczywiście po rozmowie ze Stalinem, aby Niemcy udzieliły Związkowi Sowieckiemu kredytu w wysokości 200 milionów Reichsmark plus na zakup sprzętu i technologii, nowoczesnych sprzętu i technologii, chodziło oczywiście o zbrojenia. I to był jakby ten warunek. Warunek w ogóle zaczęcia rozmów, żeby jak na samym początku wiadomo, że korzystny kredyt plus technologię również zbrojenia, co Hitler nie chciał. Oczywiście Hitler w 1936 roku, 7 roku już to zablokował, takie kontakty gospodarcze, które wcześniej były oczywiście bardzo ożywione. Hitler po 1936 czy 1937 zablokował, a strona sowiecka w obliczu przygotowań własnych do wojny potrzebowała tej technologii, tej niemieckiej. I to jakby był tym warunkiem i Stalin, wiedząc o tym, w jaki sposób strona niemiecka jest skazana jest na powiedzmy stronę, znaczy na Związek Sowiecki, i co jest też istotne, 4 czerwca dostaje Stalin na biurko powiedzmy informacji wywiadu sowieckiego, która dokładnie potwierdza, że strona niemiecka szuka kontaktów oraz koniecznie chce nawiązania kontaktów gospodarczych i chce, aby zneutralizować stronę sowiecką, ponieważ to przeszkadza im, hamuje ich przygotowania do wojny przeciwko Polsce. Czyli Stalin, mając informację wywiadu, z drugiej strony przychodzi do niego, do Mikojana, jego blisko przychodzi ten Gustav Hilger, wie, że Niemcom rzeczywiście na tej umowie zależy i wstawia konkretne warunki. Nie ma zgody na żadne rozmowy, dopóki strona niemiecka nie potwierdzi ten kredyt w wysokości, który miał być korzystny dla strony niemieckiej, plus dostawy. I w tym czasie Hilger oczywiście zaczyna jeździć z Moskwy do Berlina i z powrotem oczywiście pociągiem. I to było w czerwcu, było
w sumie były 4 spotkania 2 czerwca, 8 czerwca, 17 czerwca i 25 czerwca. Hitler przynosi te informacje i do końca strona sowiecka bez kredytu, bez dostaw, nie ma żadnych rozmów w ogóle, nie ma żadnych rozmów. I tę informację przekazują Hitlerowi 29 czerwca, że strona sowiecka NATO koniecznie chce mieć taką umowę. Hitler odmawia, że się nie zgadza na taki układ, czyli teoretycznie można powiedzieć, nie doszłoby prawdopodobnie do żadnego paktu, ponieważ Hitler się nie zgodził na warunki Stalina. I strona oczywiście i teraz poda polecenie, aby wysłać stronie sowieckiej informację, że nie ma zgody na to. Ale niemieccy dyplomaci, tutaj też Ernst von Weizsäcker odgrywał dużą rolę, zaczęli na niego nalegać, żeby poczekał jednak z tą informacją, z tą odmową. Poczekał, żeby nie wysyłał od razu, może coś się zmieni. I w tym czasie udało się rzeczywiście niemieckim dyplomatom, to był Schnurre, to był von Weizsäcker, to był Ribbentrop, udało się przekonać Hitlera, żeby się na to zgodził. To trwało parę dni i 7 lipca, trzeba powiedzieć, jakie to była te daty, jak to było szybko, jak to szybko się działo wówczas. Nie? 7 lipca von Weizsäcker wysyła telegram do Moskwy, do Hitlera i mówi, że Niemcy się zgadzają na to, na te 200 milionów plus dostawy. Hitler natychmiast robi termin u Mikojana, 10 jest u Mikojana, daje mu oczywiście wszystko ustnie informacje, przekazuje mu ustnie informacje. Mikojan oczywiście idzie natychmiast do Stalina i przekazuje informacje, że na to się Niemcy zgadzają. I 14 lipca biuro polityczne zgadza się na tą ofertę, na rozmowy i ta informacja biura politycznego idzie do strony niemieckiej i dopiero wtedy zaczynają się jakby konkretne pretraktacje dotyczące spraw handlowych. Aż już było na samym początku ustanowione, o co chodzi, że chodzi o 200 milionów pożyczki plus dostawy sprzętu, w szczególności dla Sowietów chodziły, na bardziej były ciekawe, ważne były obrabiarki do przemysłu zbrojeniowego, plus też materiał oczywiście, sprzęt wojenny, ale najważniejsze były te obrabiarki z punktu widzenia i też wysokość kredytu oczywiście, czyli na 4,5% to miało być, plus nie 6 lat, tylko 7 lat spłacanie. I to było z punktu widzenia Sowietów bardzo korzystne warunki. I przy okazji tych rozmów, jak już finalizowano, i to było szybko, jakby dochodziło do szybkiej finalizacji, ponieważ jak wiadomo, strona sowiecka postawiła konkretne informacje, warunki na początku, później było tylko jakby do precyzowania tego wszystkiego. Przy tej okazji Schnurre, czyli ten niemiecki dyplomata, który prowadził te bezpośrednie pretraktacje handlowe, zaczęto propozycję, że można dokonać powiedzmy jakiegoś podziału stref wpływów, czyli przy tej okazji zaczęto, niemiecka strona podjęła inicjatywę, aby też ten pakt gospodarczy jakby uwieńczyć paktem politycznym podziału wpływów. Strona sowiecka oczywiście bardzo chętnie dała do zrozumienia, że bardzo chętnie. I trzeciego, co jest ciekawego, 3 sierpnia 1939 roku, to jest rzeczywiście czas, tak, to było tempo tych pretraktacji było wielkie. Strona niemiecka mówi, świetnie, mamy faktycznie sprawy gospodarcze jakby umówione, chcieliśmy pretraktację, żeby to uwieńczyć politycznym. I co jest ciekawe, oni proponują odnowienie tak zwanego paktu berlińskiego z roku 1926. A co to był pakt berliński? On był oczywiście skierowany przeciwko Polsce. Czyli strona niemiecka proponuje odnowienie tego weimarskiej polityki wobec Polski, niemiecko-sowieckiej, której celem było weimarskie, było zniszczenie Polski i rozbiór Polski. Czyli Hitler jakby wrócił do korzeni niemieckiej polityki od lat 20, lat 30, proponując ten pakt, który istniał
w latach 20. do początku lat 30., 34. bodajże roku on funkcjonował. On wrócił do tego z taką propozycją, że my to odnowimy i to było, dla niego to byłoby wystarczająco, absolutnie wystarczające, aby prowadzić wojnę przeciwko Polsce plus rozbiór Polski, bo ten traktat berliński w sumie to zawierał. Co się oczywiście bardzo o tym mało mówi. Stalin tak doszedł do wniosku, że on stworzy nową jakby wersję i znaczy nie odrzucili, tylko zaproponowali, aby stworzyć jakby nowy tekst, ponieważ jego ambicje sięgały dużo dalej, nie tylko do Polski, tylko kraje bałtyckie, Rumunia. I wtedy dopiero jak powstał to, co 23 podpisano, ale warunkiem, oczywiście Stan się zgodził, ale warunkiem jest podpisania tego paktu Ribbentrop-Mołotow, którym sam jest podpisanie układu gospodarczego. I też strona niemiecka trochę trwała dopiero 19, to jest też ciekawe, 19 sierpnia 1939 roku o godzinie 2, a w sumie to było 20, antydatowano na 19, podpisano tą umowę i to był warunek oczywiście. I wtedy Hitler wysłał telegram z prośbą do Stalina, aby czy może Ribbentrop przyjechać z Ministerstwa Zagranicznego. I jak wiemy, to się 23 stało. I od początku chciałem na to zwrócić, że to było te rozmowy, nie przebiegały właśnie, jak nam się wydaje, znaczy nie wydaje się, nam się nie wydaje, bo to nie było w sumie omawiane, że doszło do spotkania dyplomatów, umówiono się, że tu były te dyskusje, są ciekawe, zakulisowe i kto pociągnął za te sznurki. To były dwie osoby po stronie niemieckiej, jak wspomniałem, ten Gustav Hilger, który wspomniałem, jego ciekawa jest kariera po 45, pardon, po 45, to jest w środku ten pan, po 45 Gustav Hilger, proszę Państwa, pracował dla CIA. I był też bardzo ważnym doradcą, bardzo ważnym doradcą rządów Konrada Adenauera, czyli nic się zmieniło, był specjalistą od wschodu. A co się stało z panem Ernstem Weizsäckerem, który też był jeden z ojców tego paktu. Nigdy za to oczywiście nie został skazany, bo z wiadomym przyczyn, on został skazany w procesie norymberskim z innej przyczyny, pardon, gdzie on jest, tutaj jest, z innej przyczyny, z przyczyny jego polityki, jako chodziło o deportację Żydów i został skazany na bodajże na 6 lat, czy albo 4, nie pamiętam, i natychmiast nastąpiła po amnestii, został zwolniony. Ale co jest ciekawe, tutaj myśmy rozmawiali, tak na samym zakończenie, myśmy rozmawiali krótko, tutaj były koledzy, wspomnieli niemieckie to przezwyciężenie przeszłości, że Niemcy się niby z tym rozliczyli, zgadzam się, jeżeli chodzi o pakt. Ale co jest ciekawe, jego syn, to jest syn Richard von Weizsäcker, ten Ernst von Weizsäcker jest synem i on go wtedy bronił ten proces nürnberskim. I to jest późniejszy prezydent Niemiec 1984 bodajże. I w 1985 ten Richard von Weizsäcker, syn Ernsta von Weizsäckera, ogłosił w mowie w Bundestagu, a propos polityki historycznej, że 8 maja, proszę Państwa, jest nie dniem klęski dla Niemiec, tylko dniem wyzwolenia. Czyli syn Ernst von Weizsäcker twierdzi, jako prezydent, mówi, że to jest, my zostaliśmy 8 maja wyzwoleni, a do tego smaczku tego dodaje, że syn Ernst von Weizsäcker był Karl Weizsäcker, który jest fizykiem i filozofem i co on robił? Majstrował bombę atomową dla towarzysza Hitlera. I to jest jakby, a syn najstarszy 2 września zginął w walkach z polskimi wojskami. Czyli tutaj jest jakby powiedzmy, jeden z architektów paktu Hitler-Stalin, a jego syn stworzył, syński Niemiec stworzył w narracji polityki historycznej, że Niemcy 8 maja zostały wyzwoleni. To jest już nie tylko na dole, ponieważ mieliśmy teraz w maju niemiecka minister zdrowia, która teraz jest w parlamencie w Brukseli, pani Barley stwierdziła na Twitterze, to była fajna informacja, że 8 maja nie tylko Niemcy zostali wyzwoleni. To jest jakby pokazuje, w jakim sensie, że tutaj myśmy wspominali o Związku Sowieckim, o Rosji Putinowskiej, która jakby zaprzecza w jakim sensie
cele tego paktu, a z drugiej strony mamy oczywiście stronę niemiecką, która zrobi z II wojny światowej praktycznie niemieckie ofiary od początku i Niemcy jako naród wyzwolony. Pytanie, od kogo to jest jakby inna historia. A efekty oczywiście tego paktu, to już było oczywiście wspomniane, to są, nie będę wspominał, szczególnie dla Polski, a nie tylko dla Polski, dla Ukrainy, dla krajów bałtyckich, dla wszystkich krajów bloku wschodniego były oczywiście straszne, dla samej Rosji oczywiście. Sowietom się udało przesunąć strefę wpływów dzięki II wojnie światowej, temu paktowi o 1000 kilometrów na zachód, co było oczywiście wielkim sukcesem dla komunizmu, ale to była tragedia dla narodów Europy. Dziękuję bardzo.